Cześć, witajcie na kanale Wheel of Nails. Dzisiaj będzie filmik, o który poprosiła mnie jedna z Was, bo wspominałam już kilkukrotnie, żebyście pisały mi w komentarzach swoje propozycje na filmy na temat produktów Indigo w moim wykonaniu. I dzisiaj właśnie postanowiłam zrealizować jedną taką prośbę. Mam nadzieję, że tych próśb pojawi się jeszcze więcej i że też więcej osób z tego skorzysta. Otóż dzisiaj postanowiłam wziąć na tapetę porównanie kilku bardzo podobnych do siebie odcieni lakierów hybrydowych Indigo, a dokładniej biorę na tapetę 5 przepięknych odcieni jasnych czerwieni. 5 kolorów, które wydają się do siebie bardzo podobne i na swatchach w internecie, na zdjęciach czasem naprawdę ciężko stwierdzić, jakie są różnice między tymi kolorami, także dzisiaj z bliska postaram się Wam pokazać oraz wyjaśnić właśnie te różnice, żebyście mogły po prostu lepiej podjąć decyzję, który kolor Wam się bardziej podoba, który chcecie mieć u siebie. I będą to czerwienie, które są moim zdaniem idealne na lato. Jeżeli właśnie lubicie ogólnie nosić czerwień na paznokciach, to ja na lato na przykład stawiam właśnie na takie jaśniejsze, energetyczne czerwienie z nutką pomarańczy lub też z nutką różu. I dzisiaj będzie to Neon Red, Is It Pamela, Red Delicious, Cranberry oraz Merlin. 5 bardzo smakowitych kolorów. Mam nadzieję, że takie porównanie Wam się przyda i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jako pierwszy kolor dzisiejszego zestawienia prezentuję Wam Neon Red i jest to taki prawdziwie neonowy kolor, który na żywo wygląda jeszcze bardziej jaskrawo niż w kamerze. Jest to kolor stworzony do noszenia latem, bardzo rzuca się w oczy, przyciąga wzrok i ma w sobie sporo pomarańczowych tonów. Kolejny kolor w naszym porównaniu jest to Is It Pamela, jeden z najpopularniejszych lakierów w kolekcji Miami 2017. I kolor ten w porównaniu do Neon Red ma w sobie więcej różowych tonów, jest odrobinę mniej jaskrawy, ale również jak najbardziej możemy określić go neonem, który zwraca na siebie uwagę, wygląda fantastycznie, jest to osobiście jeden z moich ulubionych kolorów. Kolejny lakier w naszym dzisiejszym zestawieniu to Red Delicious i w porównaniu do dwóch poprzednich kolorów nie jest już aż tak jaskrawy i aż tak bardzo neonowy. Jest to po prostu klasyczny odcień jasnej czerwieni, która nadaje się świetnie do noszenia przez cały rok i ma w sobie bardzo delikatne drobinki, których niestety nie udało mi się uchwycić w kamerze. Natomiast bardzo lubię ten kolor i obecnie noszę go u siebie na stopach. Następny lakier, jaki wybrałam do porównania, jest to Cranberry i kolor ten jest bardzo podobny, zresztą jak widać, do koloru Red Delicious, natomiast w porównaniu do niego ma w sobie odrobinę więcej różowych tonów oraz jest również odrobinkę ciemniejszy, tak naprawdę najciemniejszy ze wszystkich 5 dzisiejszych kolorów. Również ma w sobie bardzo delikatne drobinki, których niestety nie widać w kamerze. I na koniec dzisiejszego zestawienia lakier Merlin. I jest to czerwień, który zawiera w sobie relatywnie najwięcej różowych tonów z dzisiejszego zestawienia, natomiast jest to przepiękny odcień, bardzo kobiecy, nie zawiera w sobie drobinek i bardzo polecam paniom, które po prostu lubią klasyczne, bardzo kobiece odcienie. I jeszcze na sam koniec prezentuję Wam mój dzisiejszy wzornik z 5 kolorami. Mam nadzieję, że widzicie różnicę między nimi. Ja polecam wszystkie 5 i każdy z nich był położony na wzorniku w 2 cienkich warstwach. Krycie jest naprawdę rewelacyjne każdego z tych kolorów. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy film był dla Was przydatny. Koniecznie piszcie swoje kolejne propozycje na porównania kolorów lub też ogólnie wszelkie filmy z produktami Indigo, jakie będą Was interesować. Ja naprawdę postaram się, tak jak dzisiaj, spełniać Wasze życzenia. Także czekam na Wasze komentarze, zostawcie kciuk do góry, jeśli film był przydatny i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!